17.30 miał ruszyć marsz Pileckiego. Jest godzina 17.40. Cztery osoby trzymają transparent. Dwie osoby z nagłośnienia. Stoją jakieś ekipy telewizyjne, stoi zabezpieczenie medyczne, które jest bardziej liczne. Ekipy telewizyjne są też bardziej liczne. Powiem szczerze, że to przykre. Ja pamiętam te marsze sprzed wielu lat, na których było bardzo dużo ludzi, które organizował kolega Mazurek, który dzisiaj jest w rządzie. Natomiast widzę, że coś złego, są ludzie, patrząc się, co się dzieje. Natomiast policja jest też, policjantów jest więcej. Więc powiem szczerze, katastrofa. Katastrofa i przykro, że katastrofa, bo inicjatywa dobra, ale jak nie ma reklamy, nie ściąga się organizacji, które realnie działają, no to takie efekty. A pytam się, kto jest organizatorem, to tutaj okazuje się, że to grono, że jest więcej organizatorów organizacji niż osób, które przyszły na ten marsz. Przykro.